We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy 6 grudnia to jedna z tych dat w kalendarzu, która wywołuje ogromny uśmiech. To właśnie w tym dniu grzeczne, no i czasem też mniej grzeczne dzieci odwiedza Święty Mikołaj, obdarowując prezentami. Z okazji Mikołajek na osiedlu Zielone Wzgórza co roku odbywa się jarmark. Jest to tradycja, już od wielu lat wspólnie z Miejską Gminną Ośrodkiem Kultury i Rekreacji robimy to wspólnie. Wszystkich zapraszamy zawsze, nie tylko z Zielonej Wzgórza, ale również z całej z Murowanej Gościny i z gminy. Zapraszamy dużo rękodzielników, a przede wszystkim zależy nam zaktywować tutaj lokalnych mieszkańców, którzy dużo fajnych rzeczy robią, zaprosić na ten rynek, żeby się też wystawiali ze swoimi pracami. Podczas jarmarku można było zakupić niemal wszystko to, co jest potrzebne, by przyozdobić dom na nadchodzące święta. W powietrzu jak zwykle unosił się zapach pierników, ponieważ jak co roku odbył się konkurs na najsmaczniejsze pierniki. Dzieci brały udział w konkursie plastycznym, a dorośli mogli skorzystać z doskonałej kuchni i podziwiać występy. Tradycyjnie na jarmarku występuje zespół folklorystyczny Goślinianie. Jak gdyby jest tutaj związany z naszym klubem osiedlowym Zielone Wzgórza. I tradycyjnie do wspólnej zabawy zaprasza kobieca grupa działania Fanaberia. Na zakończenie całego jarmarku już od lat zapraszamy wszystkie dzieci, te duże i małe, na fantastyczny spektakl mikołajkowy. Zima zimuje w swoim się. Zima naprawdę lubi się, więc bądź dla niej czasem dobry. Jadą kolędy w cichą. Jarmark bożonarodzeniowy na Zielonych Wzgórzach wprowadza nas w nastrój świąteczny. Wystawcy wystawiają różne przedmioty, gadżety świąteczne, które każdy może zakupić. Ta atmosfera świąt już, mimo że aura niesprzyjająca jest, ale jest odczuwalna i niech ta atmosfera przedświąteczna towarzyszy nam do świąt i później przez cały rok.